Alfa Romeo przygotowała limitowaną edycję Tributo Italiano, która ma podkreślić włoskie korzenie marki. Limitowana edycja obejmuje wszystkie trzy oferowane aktualnie modele – Tonale, Stelvio oraz Giulia. Dostępne będą one wyłącznie w kolorach wchodzących w skład włoskiej flagi, a więc czerwonym, zielonym oraz białym. Alfa Romeo Stelvio oraz Giulia dostępne będą z silnikiem benzynowym o mocy 280 koni mechanicznych lub z jednostką wysokoprężną generującą 210 koni mechanicznych. Obie wersje posiadać będą układ napędowy 4x4. Tonale z dopiskiem Tributo Italiano napędzana może być 160-konną miękką hybrydą, a także pluginem o mocy systemowej 280 koni mechanicznych. Na liście wyposażenia fabrycznego znajdziemy takie elementy jak dwustrefową automatyczną klimatyzację, podgrzewaną kierownicą oraz oświetlenie ambientowe. Limitowana edycja to również okazja do podkreślenia sportowych genów marki Alfa Romeo, choćby w postaci czerwonych zacisków hamulcowych Brembo. Wyróżnikiem edycji Tributo Italiano będą włoskie flagi zdobiące obudowy lusterek zewnętrznych oraz zagłówki przednich foteli. Decyzją zarządu koncernu Stellantis spółka Powertrain, produkująca silniki spalinowe w Bielsku-Białej, postawiona została w stan likwidacji. Zakończenie produkcji jednostek spalinowych w Bielsku-Białej związane jest z postępującą elektryfikacją branży motoryzacyjnej. Zwolnienia grupowe obejmują łącznie 486 pracowników, którym została zaproponowana praca w innych śląskich zakładach koncernu. Pracownicy z Bielska-Białej mogą przenieść się do fabryk samochodów osobowych i dostawczych w Tychach oraz Gliwicach. Jest też możliwość zatrudnienia w odlewni żeliwa Texit Poland w Skoczowie, a także w fabryce silników w Tychach. Zakład w Tychach przygotowywany jest do produkcji jednostek z rodziny PureTech, połączonych z miękką hybrydą stosowanych w wielu modelach koncernu Stellantis. Fabryka w Bielsku-Białej uruchomiona została w 1971 roku jako fabryka samochodów małolitrażowych. Najpierw produkowano tam różne wersje Syreny 104 oraz 105, później zaś licencyjne Fiaty 126P. Mercedes otrzymał pierwszą na świecie homologację dla stosowania specjalnego oświetlenia zewnętrznego do zautomatyzowanej jazdy w Kalifornii i Nevadzie. Z inicjatywy niemieckiej marki światła takie będą koloru turkusowego i być może w przyszłości staną się standardem dla jazdy autonomicznej. Kolor turkusowy spełnia dwa zasadnicze kryteria, które przyczyniły się do tego wyboru. Jego postrzeganie umożliwia niezawodne i szybkie wykrywanie innych użytkowników drogi oraz odróżnienie od istniejącego oświetlenia pojazdu. Zautomatyzowane światła obrysowe zostaną początkowo zintegrowane z pojazdami testowymi w Kalifornii, wyposażonymi w system Drive Pilot. Jest to pierwszy na świecie system autonomiczny poziomu trzeciego do warunkowo zautomatyzowanej jazdy z międzynarodową homologacją. Kalifornijskie zezwolenie na testowanie pojazdów jest początkowo ograniczone do 2 lat. Zezwolenie w Nevadzie dotyczyć będzie pojazdów seryjnych z roku modelowego 2026. Nie jest tajemnicą, że w Polsce prawie 70% nowych samochodów kupują firmy. Pozostałe 30% to zakupy osób prywatnych, które w zeszłym roku nabyły ponad 130 tysięcy nowych aut. Wśród osób prywatnych dominującą marką jest Toyota, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 27,5 tysiąca aut, co stanowi udział rzędu 21%. Drugie miejsce w rankingu zajęła Kia ze sprzedażą 14 405 sztuk. Trzecia pozycja należy do Skody, która do kupna swoich aut zachęciła 12 771 rodaków. Najpopularniejszym modelem wśród osób prywatnych była Toyota Yaris Cross. Polski cennik zmodernizowanego Volkswagena T-Crossa zaczyna się już od kwoty 98 890 zł. Najmniejszy w ofercie niemieckiego producenta SUV dostępny jest z 3 silnikami benzynowymi z rodziny TSI. Jednostki o mocach 95 lub 110 koni mechanicznych to 3-cylindrowe litrówki, które łączone mogą być ze skrzyniami ręcznymi lub automatycznymi. Najmocniejszy jest 1,5-litrowy silnik, który produkuje 150 koni mechanicznych i współpracuje wyłącznie z 7-biegowym automatem DSG. Bazowa wersja zawiera m.in. LED-owe światła z przodu i z tyłu, cyfrowe zestawy zegarów, klimatyzację oraz tylne czujniki parkowania. Standardem jest również system rozpoznawania znaków drogowych, gniazda USB-C, a także asystenci utrzymania pasa ruchu oraz awaryjnego hamowania.
Pod koniec ubiegłego roku Alpine, marka wchodząca w skład grupy Renault, świętowała wyprodukowanie 20-tysięcznego egzemplarza modelu A110. Wskrzeszenie marki po latach nieobecności nastąpiło w 2017 roku, kiedy A110 zostało zaprezentowane podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Sportowe dwuosobowe auto cechuje się znakomitymi osiągami, wynikającymi m.in. z mocnego silnika i stosunkowo niskiej masy własnej. Jubileuszowym egzemplarzem było auto z limitowanej serii Le Mans z silnikiem o pojemności 1800 cm3 oraz mocy 300 koni mechanicznych. Francuskie auto przyspiesza do setki w czasie poniżej 4 sekund, a jego prędkość maksymalna to 285 km na godzinę. Produkcja spalinowego A110 potrwa jeszcze do końca bieżącego roku. Kolejny Alpine będzie już elektryczny. W ramach testów przedprodukcyjnej wersji nowego Porsche Taycan niemiecka ekipa wybrała się na pętlę północną toru Nürburgring. Kierowca rozwojowy Lars Kern pokonał elektrykiem Porsche pętlę liczącą niespełna 21 km w czasie 7 minut, 7 sekund i 55 setnych. Wynik ten jest lepszy aż o 26 sekund niż ten uzyskany w 2022 roku za kierownicą Taycana Turbo S z pakietem Performance. Zgodnie z regulaminem bicia oficjalnych rekordów na torach, samochody muszą być wyposażone w określone elementy bezpieczeństwa. W przedprodukcyjnym egzemplarzu zamontowano klatkę bezpieczeństwa, kubełkowe fotele, szelkowe pasy, a sam kierowca ubrany był w niepalny kombinezon. Listę najszybszych seryjnych samochodów na północnej pętli otwiera Mercedes AMG One z czasem 6 minut 30 sekund i 705 setnych. Drugi wynik należy do Larsa Kerna, jednak w spalinowym Porsche 911 GT2 RS MR 6 minut 38 sekund 831 setnych.